dzisiejszych dniach Lublińca zespół Na Odwrót. W tle słyszymy Insane. Skąd nazwa zespołu? Nazwa wzięła się bardzo spontanicznie. Kiedyś u mnie po prostu na próbie. Bo ktoś palnął po prostu słowa Na Odwrót. O, a czemu nie możemy się tak nazywać? Zapowiada nam się parę poważnych koncertów na przystanku PAD, który odbędzie się w tym roku w Lublińcu. No i to jest moim zdaniem dla nas niezłe wyzwanie na ten moment. Oczywiście parę okolicznych innych imprez też mamy zaplanowanych. I nagranie w Warszawie, nie? Aha. I jedziemy, i naszym celem jest, są dni Katowic. Nie, i do tego jedziemy nagrywać demo do Warszawy. Czym dla was są dni Lublińca? Czymś bardziej dla promocji, dla reklamy, czy dla własnego rozwoju? Po pierwsze dla zabawy i po drugie zobaczyć, czy potrafimy się na większych imprezach po prostu odnaleźć. Witamy dzisiaj na Dniach Lublińca zespół Insane. Skąd ta nazwa? No, taka powstała, mieliśmy taki pomysł, żeby być szaleni, no i powstało Insane. Ale macie pewnie jakiś cel, który po prostu chcecie osiągnąć tak zawzięcie, żeby po prostu minimum do czegoś podejść. Może Spodek, może Opole, może Sopot? No to mówię, że zagrać na takich scenach, które są rozpoznawalne w Polsce, chociaż nie musimy być tam gwiazdą, nie? Chodzi nam o koncert, który na przykład, nie wiem, jak mówisz, Spodek, Sopot, to choćby tam zagrać, nie? Być bardzo szczęśliwi. Macie ze sobą jakieś wspólne plany na przyszłość, czy planujecie razem indywidualną karierę? Razem, plany na przyszłość jako my wszyscy, jako jeden zespół grać koncerty, szkolić się, być coraz lepszym, wygrywać konkursy. No i na takiej zasadzie, nie? Witamy na dzisiejszych Dniach Lublińca zespół Asymetria. Skąd nazwa zespołu? Asymetria, skąd nazwa? Ach, z pewnych przemyśleń było kilka propozycji, jednak wybraliśmy Asymetria. Tak jest. Za tydzień gramy w Dobrzyniu Wielkim, koncert charytatywny. Mamy wysłane kilka materiałów na różne przeglądy, no i czekamy na odzew. Nasza muzyka jest mieszanką wielu takich gatunków. W tej chwili wszyscy się zastanawiają, jak nas klasyfikować generalnie. To jest miks takiego dobrego rocka, hard rocka. Teksty też dużo mówią o sobie. Czyli generalnie mówią o życiu. Jesteśmy w tej chwili po nagraniu pierwszego materiału demo. Jest to płyta Prawo do bycia człowiekiem. Mamy 5 utworów. Wydaliśmy taką swoją własną płytę. Generalnie, tak jak już wspomniałem, sprawia nam to radość i przyjemność. I póki nam to będzie sprawiało tą radość i przyjemność, to tak długo będziemy grali. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej na Facebooku, gdzie można posłuchać sobie trochę naszej muzyki, naszych osiągnięć. Gdzie żeśmy grali, co żeśmy robili. Są tam też również nasze utwory. No i co, zapraszamy na kolejne koncerty naszego zespołu. Witamy na dzisiejszych Dniach Lublińca, zespół Absent. Skąd do nas przyjechaliście? Generalnie zespół pochodzi z Tarnowskich Gór, aczkolwiek no, zjeżdżamy się z całego Śląska. Jeżeli chodzi o nagranie materiału, to właśnie w tym momencie robimy, kończymy płytę. Na płycie znajdzie się 11 kawałków autorskich, najczęściej autorami kompozycji jesteśmy my, autorami tekstów. To tu już jest sprawa taka trochę złożona. Mam taki sentyment do Lublińca z tego względu, że pierwszy koncert, który zagrałem z Absyntem, właśnie odbył się tutaj w Domu Kultury w Lublińcu. W zeszłym roku, we wrześniu. No. Ja się wzoruję na koledze Dawidzie. Ja bym chciał być po prostu tak zajebisty jak on. Ja osobiście wzoruję się na naszym klawiszowcu Remiku. Jest świetnym kompanem w zespole. I ma dzisiaj urodziny. Ja chętnie bym dodał, że no, kolega ma gust i dobrze sobie wybiera cele, które powinien osiągnąć. Natomiast, tak jak mówię, no, graliśmy w Lublińcu wielokrotnie, jakieś takie nawet mniejsze imprezy, typu gdzieś tam po pubach albo coś takiego, i zawsze jest bardzo sympatyczne przyjęcie, ludzie żywiołowo reagują, fajnie jest.